Gołębieckiej, numer 187. Czołem, czołem. Mów, jakie masz pytania? Zaraz. Pytań. Muszę włączyć. Muszę włączyć sprzęt przede wszystkim. Aha. Dasz radę zwolnić troszkę? Trochę odpocznij sobie tlenowo. Nie zmęczyłem. Jeszcze się nie zmęczyłeś? Mam zamiar jechać do Gdańska non stop, bez snu, bez jedzenia, bez picia, bez oglądania się na siebie. Nie no, bez jedzenia, bez picia to chyba jednak nie. No chyba jednak nie, masz rację. Jednak chyba to zweryfikuję, jednak chyba zacznę coś jeść. Ale naprawdę bez spania? Tak, bez spania postaram się. Pierwsza noc, nie boję się pierwszej nocy. Na drugiej nocy okaże się, co będzie się działo, jakie będą warunki pogodowe. Ale ogólnie mam takie założenie, że spać. Jaki wynik atakujesz? Uważaj. Poczekaj. Priorytet. Jaki wynik atakujesz? Priorytet dojechać szczęśliwie, w miarę szybko i spróbować powalczyć o trzecie zwycięstwo. Druga sprawa to powalczyć o rekord trasy. Ile? Trudno powiedzieć, to zależy naprawdę od wielu czynników. Dasz radę wolniej troszeczkę jechać? No tam wolniej. Już kawałeczek, tylko zaraz się rozpędzisz z powrotem. Wolniej zawsze mogę jechać. Gorzej szybciej. Rozmawialiśmy na Pomorskiej na temat tego właśnie, jak się różni Wisła od Pomorskiej, jeżeli chodzi o taki wysiłek. No dystansem, nie? No i oczywiście tą drugą nocą, bo to jest już duża różnica. Pierwszy, jeden dzień, jedna noc i dzień, no to jest spoko jeszcze, nie? Ale druga noc, no to już jest bardzo ciężka. Aha. No i to jest głównie. Ogólnie trasa na Wiśle teoretycznie jest prostsza niż na Pomorskiej. Mówisz o technicznie, tak, łatwiej. Tak, i o przewyższeniach i o trasie, powiedzmy, takiej trudności technicznej. Ale no dystans robi swoje, nie? Aha. Więc tu trzeba rozłożyć siły trochę inaczej. Co znaczy? Spokojniej, no oczywiście spokojniej. Tempo o wiele spokojniejsze niż na Pomorskiej. Bo trzeba myśleć, co jest przed nami, ile kilometrów jest przed nami. A kilometrów tych dużo. Zdecydowanie jest więcej. Dziękuję ci bardzo, to na dół jedziesz. Stabem, nie? Trzymaj się, powodzenia ci życzę. Może się jeszcze zobaczymy.